mamy okazję porozmawiać na gali, bardzo ważnej dla Pani gali. Jestem przede wszystkim bardzo, bardzo wzruszona. Poza tą galą został jeszcze nadany, wręczony właściwie, bo nadany to już został wcześniej. Wysokiej rangi odznaczenie zostało nadane, więc odbieraliśmy to z moimi dziećmi razem w byłym Urzędzie Wojewódzkim w Słupsku. Dodatkowy sentyment, ponieważ ja pracowałam tam przez 7 lat, no uważam, że ta uroczystość i to, że wręczono nam teraz to odznaczenie, świetnie w ogóle ze sobą akurat pasowało i podwójnie jesteśmy po prostu wzruszeni z tego powodu. Sama gala uważam, że jest przepięknie zorganizowana. Wczoraj byłam tutaj na medialnym ważeniu zawodników, także już miałam okazję wcześniej zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Jest bardzo, bardzo profesjonalnie zorganizowana i, no i wzruszająca przede wszystkim. No właśnie, to jest forma podziękowania za to, za karierę męża. Przyszło bardzo dużo ludzi, prawda? To też się czuje, tą obecność ludzi. Tak. I to jest takie wyjątkowe w tym momencie. Tak, no publiczność słupska znana była bardzo z tego, że boks był ulubioną dyscypliną sportu. Siatkówka także. Kibice boksu byli naprawdę tutaj bardzo zorganizowani i bardzo dopingowali zawodników. Także no cieszę się bardzo, że znowu można było poczuć tą atmosferę przede wszystkim.